Dzień dobry, nazywam się Monika Jarząbek, jestem kierowniczką stacji Orunia. Jesteśmy w tej chwili w Galerii Peron. Jesteśmy tutaj również online, ale na żywo mamy paru gości na tyle, na ile jest to możliwe w obecnych czasach. Witam Państwa bardzo serdecznie, tych, którzy przybyli na ten wernisaż i tych, którzy siedzą teraz przed swoimi monitorami, ekranami telefonu. Niestety takie czasy, ale cieszę się, że dzięki transmisji możecie Państwo być z nami na tym wydarzeniu. Uważam, że bardzo ciekawym wydarzeniu, ale o tym to już opowie może nasza kuratorka, a jednocześnie menedżerka Galerii Peron, Ania Brudzińska, której oddam głos. Tam jest mikrofon, żeby Cię było lepiej słychać, Aniu. To może Ania otworzy wernisaż i powie, a potem ja się troszeczkę włączę. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Dziękuję za przybycie i dziękuję, że jesteście z nami też online. Wystawa Niewidzialne, nie kreska czy dywis widzialne. Artystki, które biorą udział w tej wystawie, to obecny tutaj Anna Waligórska, Małgorzata Kalinowska oraz niestety nieobecne Beata, Ewa Białecka oraz Ewa Skaper. Dziękuję artystkom, że zechciały wziąć udział w tym projekcie i że chcą się z nami podzielić swoją wspaniałą sztuką. Wystawa Niewidzialne to wystawa z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet. Tytuł wystawy wziął się z lektury mojej niedawnej książki Caroline Criado Perez pod takim tytułem. I po lekturze odkryłam coś, co mi się wydawało, że jest niemożliwe. To znaczy, że świat, który nas otacza, jest skrojony pod mężczyzn, pod niby uniwersalność, ale która wynika z męskiego punktu widzenia i też z danych zebranych od mężczyzn. Aniu, a powiedz mi, bo to mnie bardzo ciekawiło, zanim przejdziemy jeszcze do rozmów w ogóle o kobiecości, dlaczego te artystki, dlaczego te panie akurat zaprosiłaś do tej wystawy? One, jak tak patrzyłam na to środowisko trójmiejskie artystek, to zajmują się tematem kobiecości. W ich obrazach, obiektach jest kobieta, są różne jej odsłony, jest i cielesność, ale jakieś stany też również wewnętrzne. I wydaje mi się, że w swojej twórczości tak przypatrują się i też oceniają pozycję czy status kobiety we współczesności. Stąd taki wybór, chociaż nie ukrywam, że liczę na następne edycje w następnych latach, dlatego że naprawdę artysty, które tworzą, które odnoszą się do tematu kobiecości jest bardzo, znaczy bardzo, jest trochę i można jeszcze po prostu pokazywać. Więcej organizować takich wystaw. To może już teraz przejdziemy do rozmowy. Zapraszam Cię, zostań z nami, bo też jesteś artystką, też malujesz, też tworzysz, rzeźbisz i też jestem ciekawa, czy w Twoich pracach codziennych pojawia się wątek kobiecy. Zacznę od tego, że co to dla mnie jest kobiecość? Ja przygotowując się do tej rozmowy cały czas zastanawiałam się i myślę sobie, no nie wiem, nie dam rady poprowadzić tej dyskusji, ponieważ ja żyję w jakimś takim jakimś nacisku, czy w takim lekkim nawet odrzuceniu mam wrażenie, może już od paru lat nie, że kobiecość to są koronki, kobiecość to jest jakaś bielizna z koronkami, spódnice, sukienki, a ja zawsze w dresie albo w dżinsach i w ogóle mało to mnie interesowało i ogólnie jestem takim dosyć mocnym typem. Jestem teatrologiem, jestem reżyserem i reżyseruję na co dzień z grupami amatorskimi i też zauważam, że nie przywija się się u mnie ten temat kobiecości. Ja całe życie żyłam, że no tak, co to, no tak, cukienek nie nosisz, ubrałabyś się, no a wymaluj się, o Jezu. I mówię, kupiłam sobie puder i róż, żeby jakoś wyglądać w tej transmisji, po czym oczywiście nie mogłam tego w ogóle dzisiaj znaleźć. Nie? Po prostu mówię, wezmę lakier do włosów, chociaż coś, nie? I teraz jest takie pytanie, nie? Bo ja naprawdę się zagubiłam w tym. Myślę, że po w pewnym wieku, jak skończyłam 50 lat, to poczułam się nareszcie wolna od kobiecości. To jest straszne, co mówię. Ale poczułam się, nareszcie jestem niewidzialna, nareszcie przestaję być oceniana, jak wyglądam i czy jestem odpowiednio delikatna i dlaczego piję wódkę ze szklanki. No jakby w ogóle piję wódkę ze szklanki, bo jestem z góry, z Zakopanego, u mnie się tak piło i tak mnie nauczono i taka jest tradycja, koniec, już dawno tak nie piję. Ale przez pewien czas to było niestosowne tutaj, tak? I teraz jest pytanie, czym dla was jest ta kobiecość i jak ona się objawia w waszej sztuce? I to też jest może pytanie do ciebie, czy ona też w twojej sztuce, w twoich rzeźbach czy pracach się pojawia? Nie, akurat u mnie myślę, że nie. Moje prace są bardziej uniwersalne i do tej pory nie odnosiłam się konkretnie do kobiecości, ale myślę, że komponując tą wystawę, myślę, że to jest jakby dla mnie wyzwanie na następne realizacje, dlatego że też jakby dużo tutaj znalazłam pytań do siebie i też odpowiedzi, które chciałabym zwizualizować. I myślę, że to w późniejszym czasie, gdzieś teraz się by mnie to pojawiło, natomiast w późniejszym czasie to wypłynie w postaci myślę, że jakiejś realizacji czy instalacji takich rzeźbiarskich. Tak, to przejdźmy do naszych bohaterek. Dnia mamy dzisiaj 2 z 4 bohaterek. Na szczęście dwóm udało się dojechać, dwóm nie, z różnych przyczyn, za co pozdrawiamy ich teraz bardzo serdecznie, jeżeli są z nami. Ale panie drogie, która pierwsza? Opowiedzcie może, czym dla was jest ta kobiecość i jak to wygląda w tej sztuce i czemu akurat tak? Ja mogę zacząć, chociaż absolutnie nie czuję się przygotowana na odpowiadanie na to pytanie tutaj dzisiaj, dlatego że wydaje mi się bardzo obszerne. Ale może nawiążę do tego, co pani powiedziała o tym takim zagubieniu kobiecości, jakby zatraceniu, jeśli dobrze zrozumiałam. No ja mam takie poczucie, że w ogóle cały świat gdzieś zapomniał o takiej prawdziwej kobiecej naturze, że to jest właśnie tak postrzegane jako wygląd, nie wiem, koronki, jakiś może sposób zachowania czasami, ale no dla mnie generalnie kobiecość jest właśnie jakimś rodzajem energii, innym od energii męskiej, czyli bardziej takiej, nie wiem, cyklicznej, emocjonalnej, czującej, mniej działającej, a bardziej osadzonej w tu i teraz i w byciu, a generalnie cały świat jest, tak jak pani na wstępie powiedziała, jest zaprojektowany pod mężczyzn, chociaż tutaj też mam takie wrażenie, że w ogóle nawet nie, że pod mężczyzn, tylko w ogóle jest już tak wypaczony, że nawet czasami nie jest pod człowieka, że to jest często tak... Pod tabelkę Excela. Tak, no żyjemy w różnych systemach, które dla mnie są mocno antyczłowiecze. Nie wiem, system edukacji, medyczny, kościół. No jakby to jest wszystko coś, co tłamsi i energię kobiecą przede wszystkim, ale tak naprawdę taką ludzką. I właściwie o tym tak naprawdę są moje prace. Ja wiem, że one są bardzo kobiece i nasuwa się tutaj tylko wątek kobiecy, natomiast mogą być równie dobrze bardzo uniwersalne, dlatego że tyczą się właśnie po prostu zranień, tego czego nie widać, to jak różnych traum, które niosą za sobą właśnie no, konsekwencje psychiczne, często no, nawet jeśli nie fizyczne, to właśnie tak sobie wyobrażam, że gdyby te traumy psychiczne były takimi fizycznymi zranieniami, to właśnie tak by wyglądały. No, o tym są moje prace. Jeszcze jakie było pytanie? No pytanie było w ogóle o kobiecość. Dlaczego w sztuce? Jak to czujesz? I dlaczego ta kobiecość tej sztuce? Dlaczego to takie moje ważne? Moje prace są mocno kobiece. Myślę, że dlatego, że po prostu jestem kobietą i działam no właśnie z poziomu swoich doświadczeń, z poziomu kobiecej psychiki, kobiecej cielesności. No i stąd pewnie taka, a nie inna estetyka. Ale tematy są tak naprawdę mocno uniwersalne. Dziękuję. Możemy poprosić też o parę słów. Ja też chyba nie za bardzo wiem, co powiedzieć na temat kobiecości, ale zgadzam się z Małgosią, że ta kobiecość to właśnie jest ten rodzaj jakiejś energii, wrażliwości, jakiejś takiej specyficznej. Jeżeli chodzi o moje prace, nie wiem, nigdy ich nie odbierałam właśnie w tym kontekście, że są kobiece, bo wydaje mi się, znaczy no są kobiece, dlatego właśnie tak, że jestem kobietą, ale rzeczywiście jak teraz zaczęłam myśleć o obrazach, nie tylko tych, które wiszą tutaj na ścianach, ale w ogóle w swoich obrazach, to doszłam do wniosku, że na większości są właśnie kobiety. I dlaczego tak jest? Chyba dlatego, że przede wszystkim żyję w otoczeniu chyba kobiet i portretuję osoby, które są mi bliskie. To są jakieś modelki z najbliższego otoczenia, czyli rodzina, jakieś przyjaciółki albo autoportrety. Te prace, które są na ścianach, pochodzą z różnych takich cykli. One są jakby, każdy z nich w sumie jest z innego cyklu. I tak naprawdę w każdym z tych cykli trochę chodziło mi o coś innego, jakieś różne poruszałam tematy. No i łączę je chyba właśnie tutaj też, dziękuję Aniu, bo też dobrze je zobaczyć w takiej innej, nowej odsłonie, czyli że one nie są pokazane w towarzystwie obrazów, które były z tego jednego cyklu, tylko właśnie każdy z tych obrazów jest z innej serii, a właśnie ta postać kobiety czy jakiejś dziewczyny, która się pojawia, je łączy i mogę jakby inaczej zobaczyć je teraz. Tak, to mi się spodobało, przeglądałam twoje obrazy, że zobaczyłam tam dziewczynkę, tu jest właśnie ten obraz Tosi na trampolinie, zobaczyłam też nastolatkę, taką wojowniczą, stojącą z jakimś kijkiem na takim nie molo, tylko takim bardziej pomoście, tak, pomoście. Jest naprawdę w niej taka bije od niej siła. Bije siła takiej właśnie nastolatki czy takiej młodej dziewczyny. I już kobieta taka dojrzała w wodzie, jej odbicie. Czyli też dla mnie taki symboliczny obraz, gdzieś jakieś lustro, gdzie ona się odbija, czy właśnie ta woda, która niesie emocje. No i też ostatni obraz starszej kobiety, który jest, widać na niej taką dojrzałość i mądrość. I to taki dla mnie był, właśnie chciałam to pokazać, bo przekrój odsłony kobiet w różnym wieku, ale w każdej z nich jest piękno, jest inne, ale ja to dostrzegam, że właśnie jest tutaj taka pełna kobiecość i właśnie piękno kobiety. Wewnętrzne. Może zacznę jeszcze od Ani teraz, Brudzińskiej, naszej kuratorki. Nazwałaś tę wystawę Niewidzialne. Posłużyłaś się tekstem z książki pani Perez, dobrze zapamiętałam. Tak. Chciałabym, żebyś nam przybliżyła, potem będzie pytanie do was w ogóle, panie. Na ile wy się czujecie widzialne w życiu? Na ile wy się czujecie niewidzialne? Na ile czujecie się widzialnymi artystkami? Na ile właśnie przeszkadza wam to, że ktoś nazwał waszą sztukę kobiecą? Bo chcecie na przykład być uniwersalnej i nie być to jest kobiece, to jest męskie. Nie? Że to są takie bardzo, ja wiem, trudne pytania, ale może zacznę właśnie od Ani, skąd to niewidzialne i na ile ty to jakby, no, dlaczego to wybrałaś? Co ci tak w tym poruszyło? Tak, to na pewno książka, natomiast jak zastanawiałam się nad tym, co przeczytałam, co mnie jakoś po prostu olśniło, że faktycznie tak jest, że kobiety są trochę uważane są 50% populacją świata, natomiast są uważane cały czas za jakąś grupę niszową. Dlatego, że właśnie nasz świat jest kształtowany według kategorii męskiej jako uniwersalnej. I też opiera się na strategiach, na strategiach ekonomicznych mężczyzn, a nie kobiet. Tak samo kobiety jako konsumentki dóbr mają problem z produktami czy usługami, dlatego że one są projektowane właśnie pod mężczyznę, a nie pod kobietę. Dzisiaj mówiłam Ci o tym przykładzie smartfona. Przed wernisażem przykład smartfona. No. Tak, że smartfony dla kobiecej ręki są za duże. Są projektowane pod dłoń mężczyzny, a nie kobiety. I dlatego ja na przykład mam starego iPhone'a SE małego, żebym po prostu mogła się nim posługiwać w różnych sytuacjach. To samo się tyczy odzieży ochronnej, jest projektowana według figury mężczyzny, a nie kobiety. Czy nawet klawiatura fortepianu okazuje się, że jest przystosowana do dłoni męskiej, a nie wcale kobiecej. Rozstawienia. Że... Tak, rozstawienia. Czy to architektura podobnie, że ten... Wzorzec do projektowania. Tak, wzorzec człowieka to jest wzorzec mężczyzny, a nie kobiety. To naprawdę dało mi do myślenia i jeszcze to, co widzę wokół siebie, to znaczy artystki, na przykład artystki, no bo otaczam się, jestem w takiej grupie właśnie artystów i podobnie, że jest ta niewidzialność, to znaczy mniej dzieł sztuki znajduje się w kolekcjach właśnie kobiet niż mężczyzn. Czy łatwiej jest artyście mężczyźnie zawojować rynek sztuki niż kobiecie? I to tak w różnych aspektach. No i same kobiety, to jest też chyba najbardziej takie smutne, że same są niewidzialne w swoich oczach. To znaczy dodają sobie, są swoimi największymi wrogami. I to jest właśnie no bardzo takie smutne, ale może dające też nadzieję, że jeżeli uświadomią sobie, jaki w sobie mają potencjał, jakie piękno, jaką mądrość, to wtedy staną się widzialne. To właśnie tak o tej niewidzialności. A wy, panie, czujecie się widzialne jako kobiety i artystki, czy niewidzialne? Dla mnie to... Chwilę zastanowienia, no. Jakby to, no bo to jest naprawdę dla mnie trudne pytanie i też jednocześnie bardzo osobiste. I tak się zastanawiałam, co tutaj powiedzieć, żeby nie wiem, jakoś totalnie nie obnażyć, a też powiedzieć to, co myślę. Jeśli chodzi o takie czucie się widzialną jako artystka, to naprawdę nie wiem, ale to też jest taki obszar, że ja niekoniecznie o to zabiegam tak naprawdę, że dla mnie twórczość ma tak osobiste znaczenie, a wręcz terapeutyczne, że ja nie za bardzo próbuję zaistnieć w tym świecie sztuki. To się oczywiście jakoś dzieje. Jestem zapraszana na wystawy, czasami wezmę udział w jakimś konkursie. Natomiast gdzieś ta potrzeba wystawiania się z tą sztuką nie jest u mnie dominująca. Może ja tak dopowiem. Moim zdaniem jesteś widzialna, w cudzysłowie, dlatego, że zobaczyłam Ciebie na najlepszych dyplomach. Nie, jeszcze to były dyplomy, nie ten konkurs najlepszych dyplomów, tylko dyplomy w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Zobaczyłam Twoje prace, nie Ciebie, tylko Twoje prace i bardzo, bardzo mnie poruszyły. I wtedy zapamiętałam, właśnie to był chyba 2014 rok. Wiem, że potem zdobyłaś też nagrodę na najlepszy dyplom w konkursie ogólnopolskim. Także moim zdaniem jesteś widzialna, pokazujesz się na dobrych wystawach. Także tutaj takie moje wtrącenie jako osoby z zewnątrz. Chyba chciałam bardziej powiedzieć o tym, że nie mam jako artystka aż takiej wielkiej potrzeby Natomiast jako człowiek i kobieta na pewno i widzę po prostu, jak to jest trudne, takie uczenie się, żeby właśnie siebie wyrazić, żeby wyjść do świata z taką odwagą, a nie jakimś ujmowaniem sobie. No i też oczywiście uważam, że to jest pokłosie właśnie wychowania, bycia w tym świecie, gdzie zwłaszcza kobiety muszą, czy powinny być miłe, grzeczne, spokojne, ładne przy okazji, bo złość piękności szkodzi, jakby i tak dalej, i tak dalej. I kilkanaście czy kilka lat ostatnich mojego życia to jest właśnie takie odpakowywanie się z takich narzuconych, nie wiem, przez rodzinę, kulturę, kościół, szkołę, nakładek, żeby się w ogóle dowiedzieć, kim jestem, bo tak naprawdę zaczynam to dopiero wiedzieć i siebie widzieć, a tego absolutnie nie było, bo no, byłam zamknięta w jakimś pudełku. Jakby i cała moja twórczość też jest taka, że ona z takiej naprawdę bardzo subtelnej, czystej kolorystycznie staje się taka bardziej wyrazista, krwista, jakby wychodząca do świata, że jakby ten jakiś trud zamknięty we wnętrzu, że on też wychodzi i po prostu ma odwagę się pokazać. Stąd no, myślę, że to jest po prostu proces i że to jest jakby to pokazywanie siebie i istnienie w świecie jest dla mnie jest procesem i no, na pewno niełatwym, ale bardzo cennym i myślę, że no, wiele kobiet przechodzi po prostu przez to samo, że jakby nie mówię, że mężczyźni tego nie doświadczają, natomiast wydaje mi się, że kobiety są od małego jednak bardziej po prostu ściskane. No właśnie tak emocjonalnie i nie tylko. Dziękuję. Może nawiążę też do tego, co Małgosia mówi. Ja pracuję na uczelni i właśnie, bo tu wspomniałaś o tych najlepszych dyplomach i właśnie ile wspaniałych studentek też studiuje i kończy akademię i zdobywa nagrody i naprawdę gdzieś istnieje w tym świecie artystycznym. Natomiast zawsze mnie zastanawiało, dlaczego ten świat akademicki jest taki zmaskulinizowany, że tak naprawdę na Wydziale Malarstwa naprawdę asystentek to, no teraz może troszeczkę więcej, ale na palcach jednej ręki policzyć, że jednak mimo, że doskonała większość studentów, to są studentki, to są dziewczyny i naprawdę są świetne, to gdzieś one potem, nie mówię, że praca na uczelni to jest jedyne i to, co można robić i co jest najlepsze, tylko po prostu, że gdzieś tam jednak w tym świecie akademickim mężczyźni przeważają. Mhm. Natomiast pytanie o tą widzialność. Znaczy, wydaje mi się, że właśnie to takie wypakowywanie się, o której mówiłaś i wychodzenie, to pewnie dotyczy też mężczyzn i tego, jaką kto ma wrażliwość i jakim jest człowiekiem, czy takim bardziej otwartym, czy nie. Wydaje mi się, że to, że my jesteśmy artystkami wizualnymi i jakby sam nie wiem, proces tworzenia po prostu jest tak jakiś intymny i zamknięty w tym sensie, że po prostu każda z nas pracuje gdzieś tam w jakimś pomieszczeniu, w pracowni i gdzieś te procesy zachodzą w jakimś takim po prostu bardzo wewnętrznym świecie i dopiero właśnie na wystawie czy skonfrontowanie tych prac z publicznością niesie jakieś nowe wartości, więc czasami właśnie jest bardzo trudno wystąpić nawet przed własnym obrazem i opowiedzieć, co artysta miał na myśli. To w ogóle przecież po to namalował. Tak. Trudno to jakoś zwerbalizować. Ale mimo wszystko dziękujemy, że się podzieliliście i podzieliłyście się z nami po prostu. Dziękujemy. No jesteśmy, ja też co myślicie na ten temat? A nie... Ja się czuję też trochę nieprzygotowana do tego, co właśnie, bo to bardzo trudne i głębokie pytania są, więc... Myślę, że będziemy już o tym myśleć. Ja wiem, ale ja rozumiem, dlatego też myślałam o tym przez ostatnie dni i naprawdę było mi trudno powiedzieć, co powinnam do was powiedzieć, o co powinnam zapytać. Może ktoś z publiczności, głos z OFU, chciałby się podzielić refleksją o tym, co mówimy, o widzialności czy niewidzialności. Czy ktoś z państwa chciałby podzielić się, coś powiedzieć? Może ja po prostu już tutaj podejdę, tak? Trzymam mikrofon już. Ale to jest do pani pytanie. To ja nie do mnie, tak? Dobrze, bo żeby słyszeli wszyscy. Dobra? Mhm. Dobra, to proszę mówić, nie? Tak. Proszę mówić, po prostu proszę mówić. Okej. Bo to pani bardzo ciekawy wątek niewidzialności wyciągnęła na samym początku spotkania, kiedy powiedziała pani, że kiedy stała się pani niewidzialna, to poczuła się pani lepiej. To znaczy, że nie wiem, w pewnym wieku w ogóle powiedziała pani, że przestały ją dotyczyć tak bardzo te wszystkie zagadnienia widzialności. I ja jestem w ogóle totalnie tym zaskoczona, co pani powiedziała, bo mi się właśnie wydaje, że w tej chwili bardzo wielu artystów właśnie walczy o to, żeby być widzialnym. To ja powiem dlaczego, bo ja to również, zwłaszcza jeżeli jest się kobietą, która tak jak pani mówi, zwraca uwagę na to, że w pewnym wieku kobieta staje się niewidzialna. I że to nie jest. I pani powiedziała, że pani wtedy poczuła ulgę, a większość kobiet wtedy przeżywa katorgę, bo tak naprawdę są tak samo wykształcone jak mężczyźni i mają bardzo wiele do zaoferowania światu, ale właśnie przez to, że stają się niewidzialne, przestają być też słuchane. I dlatego mnie tak zaskoczyło w ogóle pani pierwsze. Tak, ale ja to odwróciłam trochę sytuację, bo ja nie mówię o takiej niewidzialności, że ktoś się ze mną teraz nie będzie liczył, czy nie słucha mojego głosu. Ja czułam się jakby uwolniona od takiego stereotypu kobiecości, że ja muszę być obiektem seksualnym, że ja muszę być atrakcyjna i w ogóle, bo inaczej to dopiero w drugiej kolejności jest to, co ja mówię, czy to, co ja myślę. Tak, tak, ale ja to wyjaśnię. Tak, i wtedy, w tym momencie po prostu było ciągle, a jak się ubrać, a co, a wymalować, a jak wyglądać, a nie przychodzi się w dresie do pracy, dobra, jasne, do korpo się nie przychodzi, dlatego już nie pracuję w korporacji, jasne. Natomiast w pewnym momencie, kiedy ja nie muszę, już czuję w głowie, nie wiem, czy to jest wynik wieku, czy też to jest dojrzałości, że ja nie muszę, po prostu. Ja nie muszę być w takich jakby kategoriach widzialności, że to jest atrakcyjne, bo to... Tak, 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 tak. Nie muszę się nie muszę po prostu być obiektem, który, nie wiem, musi się wymalować i w ogóle mieć wysokie obcasy, żeby w ogóle zaistnieć jako kobieta, tak? W tym sensie. Że teraz mogę mówić, co chcę, chodzić w dresach, jest mi naprawdę wszystko jedno, nie? Jakby dałam sobie do tego prawo i to, że sam się jakby, bo to jest taki powszechne, że moje koleżanki, o tak, ojej, po 40 to już kobiety są niewidzialne, o i w ogóle, no i tak dalej. Jestem, myślę, kurczę, ale w jakim kontekście niewidzialne? Nad czym wy narzekacie tak naprawdę? Niektóre, zastanówmy się, nie? Bo ja chcę być widzialna przez całe życie, ale przez to, jaka jestem, co myślę, a nie jak wyglądam. Nie? Czy mam odpowiedni rozmiar biustu albo, nie wiem, odpowiednią wysokość obcasów. Nie? No, ale jakby ostatecznie sprowadza się to właśnie do tego, że... Tak, ale to ja wytłumaczę swoje tak. To, co powiedziałam na początku. Może faktycznie to... Idea widzialności i niewidzialności są dziewczyny też na to tak jakby brzmiało, że jakby fajnie by było dojść... Nie, to jest... Tak, ja rozumiem. Ja, tak, może to, co ja powiedziałam, było nie do końca... Oczywiste, tak? Ale chodzi mi o to, że po prostu mogę być sobą. Nie wiem, jeszcze, no może to jest tak właśnie, że to jest albo wiek, albo dojrzałość, albo po prostu się gdzieś tam wyzwoliłam, czy z tego ciśnienia bycia kobietą, które jest jakby takie, nie wiem, celebrytek z okładek po prostu gazet, nie? Pani tej czy tamtej, która opowiada jak to, nie? Trzeba zrzucać kilogramy i pozytywnie myśleć. To jest po prostu recepta na szczęście, nie? Nie wskazując po prostu. No. Czy ktoś jeszcze chciałby włączyć się do naszej rozmowy? Powiem, że jak ty mówisz o tych kobieta, którym już jest wszystko jedno, to znaczy nie wszystko jedno, ale jeżeli chodzi o ich jakby zachowanie, że są sobą, to ja zobaczyłam takie kobiety na obrazach Ewy Skaper. Zobacz, ta tutaj kobieta pali papierosa, jest po prostu gdzieś małpy ją czeszą, czyli też jakiś taki symbol. Ale ja widzę w nich taką kobietę, która no pije wódkę ze szklanki, to co ty mówiłaś, że po prostu one są wyzwolone. Tutaj jadłam mięso, piłam mleko, taki przewrotny tytuł. No są to, wydaje mi się, kobiety takie w cudzysłowie niegrzeczne i właśnie wyzwolone. Także to tak jeszcze a propos tych obiektów czy obrazów z wystawy. My serdecznie zapraszamy. Drodzy Państwo, do piątku jesteśmy otwarci, potem no, zamykają nas w ogóle, więc macie szansę obejrzeć codziennie wystawę. Od 11 do 19 serdecznie zapraszamy. To naprawdę, naprawdę fajne wydarzenie, więc serdecznie zapraszam. Dziękuję wszystkim, którzy przyszli. Dziękuję naszym artystkom, dziękuję Aniu za wystawę. Miło Was gościć będzie w stacji Orunia, placówce Gdańskiego Archipelagu Kultury w Gdańsku przy ulicy Dworcowej 9. Muszę to powiedzieć. Orunia nie leży na końcu świata. 7 minut od centrum Gdańska. To bliżej niż niektóre osiedla. To raz. Dwa, pociąg Regio jedzie 15 minut z Sopotu, więc nie ma wymówek, a my jesteśmy minutę od dworca. Muszę to powiedzieć, bo to też jest taki mit, że Orunia leży, nie wiem, za Nowym Targiem, koło Zakopanego. Nie. Proszę Państwa, dziękuję naszym patronom medialnym, Trójmiasto.pl i Radio Gdański. I serdecznie dziękuję, zapraszam. Pozdrawiamy wszystkich przed ekranami. Dziękuję serdecznie.